Czyżby? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie, jeśli jest to ktoś obcy. Masz jakiś problem? Tak, właściwie tak. Ty jesteś moim problemem. Coś jeszcze? Oprócz ciebie. Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Co takiego? Wierz mi, nie chcesz wiedzieć. No, dalej. Mnie możesz powiedzieć. No, cóż... Jakoś w zeszłym tygodniu leżałem sobie na łące i już prawie zasypiałem, kiedy poczułem, że jedna z bestii zaczyna się dobierać do mojej dupy. Ale nawet mi się podobało. Zapomnij, że pytałem. Dobrze, ale to i tak dopiero początek. Co? To prawda. Tak ci śpieszno do ziemi? Co takiego? Sam tego chciałeś. Gomez nie toleruje partactwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarmił to pielcom w rzece. Właśnie przypomniałem sobie, że... Stać! Sam się o to prosiłeś. Cześć. Nazywam się... Cholera, chyba zapomniałem. To nie ma znaczenia. Jestem kucharzem, czyż nie? I? Jutro masz się tutaj zjawić wraz z moim zdaniem. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. Już to zrobiłem. Tylko żartowałem. Przypłynąłeś tu? To niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. Ale to ty jesteś strażnikiem? Właśnie tak. A teraz wynoś się! Oczywiście cię przepuszczę, ale tylko pod warunkiem, że będę musiał cię zabić. A więc? Dobra, dobra. To może tak. Stój! Czy ty nigdy nie sypiasz? Wynoś się stąd! Dobra, dobra. Możesz mnie czegoś nauczyć? Najpierw chcę zobaczyć moją część. Tu jest twoje złoto. No dobrze. No dobra. Trzeba uderzać spokojnie i jednostajnie. Nie śpiesz się, ale uważaj, żeby nie zasnąć. Nie wal ciągle, postępuj zgodnie z moimi wskazówkami, a zostaniesz prawdziwym mistrzem. Z drogi. Muszę się widzieć z Krukiem. Zjeżdżaj! Z drogi. Zjeżdżaj! Pocałuj mnie w dupę. Zjeżdżaj! Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Czarnego Dubsko Kruka. Zjeżdżaj! To tutaj nie działa. Kim jesteś? Jestem Pal Medbek. To mój gęsty las. A to moje drzewo. Lubię je. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj! Mógłbyś pomóc mi przekształcić drzewo w ogromną łąkę pełną kotletów! Cóż, życzę miłego dnia. Niech cię chroni nos. Lorda Hagena! Tak, tak! Niesamowite ty gnijący ochłapie. Nie inaczej. Srogi trunek, ale ma swoją wartość. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje.
powrócił. Nareszcie. Próbuję cię tu sprowadzić od wielu... Co? Cześć. Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział, że mam ci dać porządnego kopa w dupę. Tak trzeba z nimi postępować. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze, a Robar był jednym z nich. Wędrował przez lud bez ognia i broni i ścigała go bestia. Robar ukrył się w jaskini, ale bestia go znalazła. I Robar sięgnął za siebie i znalazł miecz. Wziął go i powalił bestię jednym ciosem, ale miecz stanął w ogniu, albowiem miał w sobie moc Inosa. I Inos przemówił do Robara: zejdź z gór i pokonaj mych wrogów. I Robar wypowiedział orkom wojnę i spadł na nich gniew Inosa. I Robar triumfował. A kiedy pokonał swych wrogów, Inos rzekł do niego: tutaj założysz swoje królestwo. I Robar zrobił, co mu kazano. Słuchajcie, słuchajcie! Kudłate bestie. Na rozkaz wielmożnego lorda Onar ogłasza się, co następuje. Od chwili obecnej Betsy przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Co teraz? Gij, morderco! Spokojnie, to powierzchowna rana. Zasłużył sobie na to. Spójrzcie na niego. A ty co? Przyłączyłeś się do bandy żebraków? Na to wygląda. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej f***anie i zamordowanie. I to jest prawda. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jej zimne truchło, przepełnia mnie energią. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Mam tu taki mały kawałek papieru. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba. Zainteresowany? Pewnie. Dawaj ten papier. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo cenny. Please! Stop! 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 What are you doing? Stop! Please! No! Nie, w ogóle to świetne, nie? Tylko ja stąd spierdalam. Hej, stary! O kurwa! Pierdolę to! Kurwa, kurwa, spokojnie! Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem. Mam jedną pierdolną schizofrenię. Jakiś ćwir z ciebie, czy co? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko morderców. Chcę w ten sposób zwiększyć ryzyko zdrady. Rozkaz to rozkaz. Nieważne, czy ma sens. Nic nie rozumiem. Nie mam zamiaru tolerować takich rzeczy w mieście. Obywatele będą tolerować tylko morderców w mieście. Co właściwie mam zrobić? Przyjmuję tylko morderców albo tych,
którzy są na ich służbie. Zadbaj o to, żeby wpakować się w kłopoty. Mogę tolerować w straży tylko kogoś, kto ma coś na sumieniu. Mam nadzieję, że zadawałeś się z bandziorami. Tak, jestem dawnym skazańcem z kolonii więziennej Corinis, mistrzu André. Dla twojego dobra mam nadzieję, że mówisz prawdę. W takim razie zabiłem wszystkie kobiety i gnijące mumie w Górniczej Dolinie. Jaki masz na to dowód? Spójrz. Odłóż broń! Dobrze. Przyda mi się tu każdy zdolny człowiek. Witaj w najczarniejsze części piekieł! Hej, cwaniaczku, czego tutaj szukasz? Może knajpy? Właśnie tak. Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało śmietanki, żeby wszyscy mogli bez problemu zdjąć skórę od przodu. Kim jestem? Tego nie wiem, tylko jeden z nas zna ciebie. Zastanów się więc poważnie. Nazywasz się Diego. Słyszę o tym po raz pierwszy. Zatem idź na górę z Nadią. Dzięki za pomoc. Pewnie. Najbliższych kilku godzin długo nie zapomnisz. Jestem Lord Hagen. To mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. Chcę się zabawić. Dobra. Najbliższych kilku godzin długo nie zapomnisz. Idź na górę z Nadią. Morderca! Chcesz mucha? I? Nie zadzieraj z Sylwiem. Dlaczego? Zrobi z ciebie siekane kotlety. Jasna cholera! Miałem nadzieję, że o tej porze będę już w domu. Hej! Ta pierdoła zwinęła mój portfel! Ty dziwko! Masz dzisiaj fart, gnoju. Wszyscy to mówią. Właśnie podpisałeś na siebie wyrok, szmato. Ten dupek zaiwanił mój portfel. Co tam ściemniasz, szmato? Na ziemię, gnoju. Masz na to pozwolenie. W mordę. To na pewno znajdzie się w moich aktach. Ach, więzienie. Mały kawałek obsikanego nieba. Z niewielką domieszką sodomii. Dobra, co powinienem wiedzieć o tej ciemnej norze pełnej szczurów? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy palladynów dla króla. Cóż, w każdym razie, tak robią ludzie z Skinnera. Ten koleś jest nieprzewidywalny. Niedawno zabił gościa, który marnował jego czas. Wewnątrz bariery powstały trzy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Cap. Lord Hagen, co jeszcze możesz mi powiedzieć o lordzie? To on dał światu słońce. Nie, nie wydaje mi się. Obawiam się, że on najchętniej rozdarłby cię na strzępy. Mięczaku. Jak dostanę się do waszego obozu? Idź za znakami Inosa. Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. W obozie! Kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś bestię potężnej postury i wzrostu.